Dzisiaj mam do rozdania nie jedną, nie dwie, a trzy palety cieni marki Barry M. Moi drodzy, nadszedł ten czas w roku, trochę spóźniony, bo w zeszłym roku robiłam rozdanie o wiele, wiele wcześniej, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale, więc ten czas nadszedł i chcę dla Was zorganizować takie małe rozdanie w podziękowaniu, że ze mną jesteście. Wszystkie trzy palety kupiłam sama i chciałabym komuś z Was je po prostu podarować. Co trzeba zrobić, żeby jedną z nich dostać? Zaraz o tym się przekonacie. Na samym początku może trochę te palety Wam omówię, pokażę jak one wyglądają, bo myślę, że to jest taka część, która ciekawi większość osób, co mogą ode mnie dostać. Zaczniemy od... nie od tej. Od pierwszej, tradycyjnej palety Natural Glow Eyeshadow and Blush Palette. To jest ta bardzo, bardzo tradycyjna paleta z Barry M, która posiada 6 cieni plus tutaj róż. Cienie są bardzo fajnie skomponowane, jest tutaj trochę cieni matowych, są tutaj cienie z drobinkami i myślę, że one będą pasowały do każdego typu urody, każda z Was coś tutaj dla siebie znajdzie. No i dodatkowo są też dwa aplikatory plus dla tej paletki, więc to jest pierwsza, którą możecie ode mnie dostać. Druga paleta to jest Natural Glow 2. Tutaj mamy także 6 cieni, ale zamiast różu, tak jak w palecie numer 1, którą przed chwilą Wam pokazałam, jest primer. No i oczywiście są aplikatory także, więc tutaj jest już coś ekstra. Jeżeli nie macie primera, nigdy nie miałyście z nim styczności, to jest coś, co możecie teraz wypróbować, jeżeli tą paletę ode mnie dostaniecie. Znowu tutaj jest bardzo podobna gama kolorystyczna, taka bezpieczna, jak w palecie numer 1, w tej, którą Wam przed chwilą pokazałam. Są cienie matowe i z drobinkami, więc popisać także tutaj się można. No i trzecia to jest paleta, która wyszła teraz na święta. Jest to limitowana edycja w przepięknym świątecznym opakowaniu. Bardzo podoba mi się tutaj ta kokardka. To ta szata graficzna już sama w sobie robi za bardzo fajne opakowanie, więc myślę, że nawet jeżeli chcecie podarować ją komuś na święta, nie trzeba będzie tutaj bardzo się wysilać, żeby jeszcze inaczej ją zapakować. Tutaj podobnie mamy 6 cieni i mamy także primer. Jak widzicie, te cienie są bardziej takie już nieagresywne, ale są bardziej zaznaczone. Tutaj jest trochę ciemniejsza gama kolorystyczna i taka paleta myślę, że przyda się bardzo do wykonania także codziennego makijażu, ale i również do makijażu chociażby na nadchodzącego Sylwestra bądź na okres karnawałowy. Podobnie jak przy poprzednich dwóch paletach, jak widzicie, aplikatory tutaj są także dołączone, więc jeżeli nie macie pędzli, możecie spokojnie użyć sobie właśnie tych, które są dodane do tej, do tych wszystkich trzech paletek. Nie będę oczywiście robiła tutaj żadnych swatchy, żeby swoich paluchów tam nie wkładać, to Wy będziecie pierwszymi osobami, które zobaczą, jaka jest pigmentacja, jakie jest nasycenie koloru, więc to będzie taka dodatkowa mała niespodzianka dla Was. Okej, najważniejsza część, co trzeba zrobić, żeby taką paletę ode mnie dostać. Jako, że jestem trochę spóźniona z tym rozdaniem, będzie ono trwało trochę krócej, ponieważ będzie trwało do 16 grudnia, czyli do przyszłego piątku, rozpoczynając od dziś, od teraz, od tego momentu, jak ten film oglądacie. Rozdanie jest dla moich widzów, dla moich subskrybentów w podziękowaniu za to, że jesteście ze mną. A co musicie zrobić? Są dwa warunki, które musicie spełnić, żeby w tym rozdaniu wziąć udział. Pierwszy to przede wszystkim musicie być subskrybentami mojego kanału, bo tylko i wyłącznie dla Was, moich widzów, takie rozdanie organizuję. Drugim warunkiem, który musicie spełnić, jest to, abyście napisali w komentarzach, którą paletę chcielibyście ode mnie otrzymać i dlaczego. Wyniki rozdania będą ogłoszone 2 dni później, czyli 18 grudnia i uwaga! W tym właśnie dniu o godzinie 8 rano pojawi się filmik, w którym ogłoszę 3 szczęśliwych zwycięzców, zwyciężczynie i będziecie mieli tylko i wyłącznie 1 dzień, właśnie w niedzielę, czas, żeby napisać do mnie wiadomość prywatną, a tam umieścić adres zamieszkania, czy ogólnie adres, pod który chcecie, abym te palety Wam wysłała. Przepraszam, listonosz właśnie wrzucił pocztę przez drzwi. Dla mnie to jest bardzo ważne, żebyście właśnie w tym dniu
wrócili tutaj i napisali mi ten adres, ponieważ w poniedziałek 19 chciałabym wysłać wszystkie palety, żeby jeszcze do Was dotarły przed świętami. Typowo na gwiazdkę. I to jest takie proste. Tylko dwa warunki musicie spełnić. To jest moje podziękowanie dla Was, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, że komentujecie. I to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dużo osób weźmie udział w tym rozdaniu. Chciałabym naprawdę poczytać Wasze komentarze. Może jeszcze rozszerzycie je o to, jaki makijaż byście wykonali właśnie przy użyciu jednej z tych palet, jakie macie tam wizje. No ale głównym takim wątkiem, który chcę, żebyście Wy zawarli w tym komentarzu, to którą paletę chcecie otrzymać i dlaczego. Wszystkim z Was, moi kochani, życzę powodzenia z całego serca. Łapki do góry dla rozdań, jeżeli filmik Wam się spodobał, jeżeli to, co mam Wam do rozdania, także Wam się spodobało. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa, pa.